Dzień dobry kochani. Wracam z pracy, wczesnym rankiem albo późną nocą. Coś wam pokażę, no coś wam kurwa pokorza, bo nie uwierzycie, bo byście nie uwierzyli. Koło mojego domu, całkiem niedaleko, jest szkoła. Przed szkołą jest boisko, a na boisku postawili to. Zgadnijcie, co to jest. To już wam mówię. To jest, proszę państwa, pobieralnia próbek covidowych. Wybudowali namiot i będą tutaj robić kwarantanny i pobierania. Schowam was do kieszeni, bo mi się nie chce was nosić, w sensie ten... Dzień dobry w ogóle jeszcze raz. Kurwa, uwierzylibyście w to? Ja pierdolę. No, no nie, już druga, no to już będzie drugie zamknięcie, już, no to już po nas jest. No, powiem wam, że z tym covidem to już... Ja jestem zmęczony, no naprawdę. Tyle miesięcy. A mówiłem na początku, ale pamiętam co mówiłem. To jest też ważne, żeby sobie przypomnieć co ja mówiłem. Czekajcie, bo policja też jeździ. No, test center entrance. Nie, ja to muszę jeszcze raz pokazać, czekajcie. Bo ja mam ze sobą napój chłodzący po pracy. Bo trzymam w ręce, ale to nie, no muszę wam to pokazać, bo byście nie uwierzyli. No nie uwierzylibyście mi, proszę bardzo. To jest tak, private car park, center suzerolni. Test center entrance, tam jest entrance. W ogóle to wygląda jak wejście na rampę do Auschwitz. Muszę iść na szybko, do jakiś portier siedzi. Ale, no kurwa, wiecie co? Nie, przepraszam, miałem nie klnąć, wiem, przepraszam. Ale zauważyliście, że pracuję... Ja proszę w komentarzach o pochwałki. Bardzo proszę. Zauważyliście, że pracuję nad językiem? Że już tak nie bluzgam, jak wcześniej bywało? No właśnie. Jakubowski też potrafi od czasu do czasu coś zrobić konstruktywnego. Także ten... sobie tu stanę i zapalę, bo się trochę zdyszałem, zmęczyłem. Wiecie co, ja tak szedłem, mówię, kurwa, czemu ja wracam piechotą z tej pracy, zamiast tę taksówkę wziąć albo rower kupić? A chwilę później sobie pomyślałem, ale ja to polubiłem, bo ja mam wtedy przez godzinę czas na rozmyślania, czas dla siebie tak naprawdę. Bo jest tak, idę. Ja albo se nagrywam dla was, albo se myślę o czymś. Albo se nawet nie myślę, tylko sobie po prostu patrzę w niebo, bo ładne. Bywa, że jest ładne w Birminghamie nocą. Bywa. Od czasu kwarantanny w ogóle wiele rzeczy się zrobiło ładne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo ja kiedyś zrobiłem takie nagranie, to było jeszcze w kwietniu albo w marcu. Albo w maju już nawet. No kiedyś jakoś tak na wiosnę, zrobiłem nagranie o tym, o pozytywach pandemii i pozytywach lockdownu, czyli kwarantanny. Na przykład to, że się rodzinne więzi bardziej zacieśniły, ludzie się, w sensie mama, tata i dzieci, zaczęli spędzać czas więcej ze sobą, wzajemnie się może poznawać bardziej albo na nowo. No. Ludzie zaczęli się zwierzętami bardziej opiekować, natura się odżyła bardziej, powietrze się zrobiło czystsze, woda się oczyściła, nawet ta w kranach, nie mówię o tych w źródłach, to już w ogóle. Zwierzątka zaczęły hasać po ulicach, nie? Znaczy w Birminghamie to akurat lisy hasają non-stop i to było i przed pandemią, to im nie przeszkadza, bo to jest duża populacja lisów. No, ale to jest nic dziwnego, miasto zagrabiło przez ostatnie 100 lat bardzo duże połacie terenów leśnych. A w tych lasach żyły zwierzątka. I te zwierzątka żyją w tych skrawkach lasów, które zostały zostawione na terenie miasta, bo zostały takie skrawki, takie nazywam kępy lasów, zostały pozostawione i zostały wykorzystane jako parki. No i tam se żyją te populacje. Na przykład lisy na mojej ulicy to w ogóle mają raj. Bo zwłaszcza w dzień wywożenia śmieci. No, generalnie mają się zwierzątka dobrze teraz. W ogóle ludzie się zrobili tacy bardziej empatyczni, mi się wydaje. Jest dużo agresji związanej z tym, że tam właśnie walczą covidowcy z antycovidowcami, ale ja tak ostatnio sobie myślałem o tym, bo ja jestem antycovidowcem, nie? Bo jestem. Ale tak sobie ostatnio, jak już czytałem tam jakieś posty właśnie pro-covidowców, tak, no dobra, pierdolą, według mnie, ale czy to jest powód, żeby bluzgać na nich? Czy to jest powód, żebym ja się tam kłócił? Już się z tyloma osobami pokłóciłem przez tą pandemię, że stwierdziłem, że no już chyba wystarczy, nie? Już tak może by tak... Michał, może byś sobie tak już dał spokój. Tak sobie wycisz sobie już trochę 44 lata na karku, a ty kurwa się pierdoły jakieś kłócisz z ludźmi. Jakby to było coś ważne. No bo taka jest prawda. Ja ostatnio taką pogadankę z moją przyjaciółką z Polski mieliśmy na Skype, bo sobie często gadamy, jesteśmy równolatkami, chodziliśmy razem do klasy w liceum, tak gadaliśmy i tak sobie mówimy, kurwa, po chuj się kłócić o jakieś rzeczy, o jakieś szczepionki czy nieszczepienia, o jakieś takie inne rzeczy, o politykę. Po co to? Jesteśmy w wieku,
Stwierdziliśmy z koleżanką, nie po raz pierwszy zresztą, że jesteśmy już w wieku, w którym coraz częściej będzie się chodziło na pogrzeby niż na wesela, no. I to może trzeba uszanować. Jak powiedzieli, tak zrobili. Przestali się kłócić. Znaczy, przestaliśmy z koleżanką w ogóle rozmawiać. Znaczy, jak rozmawiamy, to wymieniamy się opiniami, ale nie przekonujemy się i nie dyskutujemy na tej zasadzie. Nie jesteś głupia, bo nie wierzysz w to, że coś tam robią. No, zresztą, słuchajcie. Jak w tej bajce, nie? Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. A reszcie się dokończcie, jak ktoś nie zna, to niech sobie wygoogluje ten fragment, to mu się znajdzie cała bajka, z dzieciństwa powinna być. A na końcu było tak. Po co nam te swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. I taki koniec bajeczki był. Bajeczka bardzo pouczająca i z morałem. I rymowana. I fajna. I o warzywach. Bardzo wegetariańska. Tam mięska nie było. Chyba, że mówimy o tych dżdżownicach, które się ukryły w liściach kapusty. No. A ja wiem, gdzie mam głupawkę. No ale głupawka przy piątku jest bardzo pozytywna. Słuchajcie, ja Was bardzo przepraszam. Ja nagrałem dla Was nagranie 2 dni temu. Ono było również w nocy. I pewnie zauważyliście ze zdziwieniem, że ono się rano pojawiło, bardzo wczesnym rankiem. Jest tam podawana trochę inna data niż pojawienia się tego nagrania, a to jest związane z tym, że ja je włączyłem, zgrałem na laptopka grzecznie z telefonu, włączyłem do ładowania, zrobiłem opisy, wszystko, punkty, wiecie, to było, otagowałem, hashtagowałem, zrobiłem wszystko i zostawiłem, żeby się ładowało i sobie poszedłem. I potem przez półtora dnia, właściwie przez prawie całe 2 dni w ogóle nie korzystałem z komputera ani internetu w domu, bo byłem w pracy albo spałem. I byłem przekonany, że ten film się wgrał, ludzie se go tam komentują, wszystko się samo toczy, bo to tak działa. I odkryłem kilka godzin temu, że film się nie załadował do końca. Z jakichś powodów. Nie wiem, nie odkrywam, nie prowadzę śledztwa, zarobiony jestem. W związku z czym wgrałem go jeszcze raz, się wgrał, proszę bardzo, można go oglądać. Dla tych, którzy właśnie serdecznie pozdrawiam, wszystkich widzów, halo, hej, że wszystkich, którzy odkryli, że Jakubowski nie zaczął nagrywać, kurwa, o LGBT rok temu, tylko znacznie wcześniej. I bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy zadali sobie trud, żeby posłuchać sobie moich nagrań wcześniejszych, takich na przykład sprzed 4 lat, sprzed 5. No, bo to już tak jak mówiłem właśnie w nagraniu porannym, które miało być 2 dni temu, a jest teraz, że Jakubowski to już 5 lat ma, jako youtuber. Jestem całkiem młody. Niedługo pójdę do Ziarówki. No, tak będzie. Takie rzeczy się dzieją, proszę Państwa. I nic na to nie poradzimy. Poza tym, że tak jak mówię, z koleżanką rozmawiałem, a koleżanka mi mówi tak, słuchaj, po co będziemy się kłócić? No ale po co mi się będziemy kłócić? Nie lepiej sobie butelkę wina sobie otworzyć, ty swoją, ja swoją. Też się nie będzie o co kłócić. No bo ona siedzi tam, ja tu. To każdy swoją butelkę wina. Pierwszą, drugą, trzecią. Potem jest 3 w nocy, a ty się zastanawiasz, co ty robisz na podłodze w przedpokoju. Takie rzeczy. Ja się wątek zgubiłem, tak sobie teraz będę pierdol. Autobusy zaczynają jeździć. Ojej, no a ja dopiero do domu doszedłem. Nie ma tego złego, co by dobre nie wyszło. Mówię Wam, no ja lubię te swoje chodzenia, bo ja... Kondycja, moi drodzy, kondycja. 44 lata. Przestałem jeść mięso 3 miesiące temu. Odstawiłem różnego rodzaju używki. Mniej lub bardziej, ale jednak nie ma tego, co było jeszcze całkiem niedawno. Więc to nie, że promuję zdrowy styl życia, albo wegetarianizm, albo coś. Samo przyszło. Po prostu mnie się odechciało jeść mięsa z jakiegoś pofotu, nie? Z jakiegoś powodu mnie od ciepło, od mięsa, no to nie jem mięsa, nie będę się zmuszał. Zrobiłem sobie eksperyment. Stwierdziłem, że sobie zjem kurczaka, pierś z kurczaka chyba tydzień temu. Odmroziłem, opanierowałem, usmażyłem, zjedliśmy. Mama ze smakiem, ja tak se. Bardziej mi na tym talerzu smakował ten kalafior obsmażony w bułce tartej niż ten kurczak. Zjadłem i ani nie miałem sraczki, ani nie miałem wzwodu, czyli nie było ani źle, ani dobrze. I stwierdziłem, że ten kurczak był mi tak obojętny, że w zasadzie jest mi niepotrzebny. I właśnie to jest chyba ta najciekawsze w tym właśnie i najfajniejsze w tych reakcjach moich na mięso lub jego brak jest to, że nie ma w ogóle reakcji skrajnych. Jest kompletna neutralność. No, byłem ostatnio u znajomych na obiedzie, no i było na stole mięso, bo była piękna wołowina, było coś, no czy, że zdradziłem weganizm? Nie, ja sobie wziąłem, bo to też moi przyjaciele, którzy są ze Śląska. Przyjaciółka, koleżanka zrobiła kluski śląskie ciemne, zrobiła pieczeń wołową w sosie ciemnym, cebulowym, takim naturalnym, nie z torebki. I ja sobie te kluski z tym sosem jadłem, były zajebiste. Ja wiem, że w tym sosie było dużo zawartości tego mięsa, bo to się z mięsa wygotowało, ale to już nie było jedzenie tego mięsa. No. Tak coś mi pykło. No. To mi się wydaje, że też dużo pykło mi chyba ideologicznie.
No ja i stałem się ideologiem. Tak, znaczy w takim, wiecie, sensie, że zacząłem patrzeć na zwierzęta jeszcze bardziej jak na żywe stworzenia niż wcześniej. Zawsze byłem empatyczny wobec zwierząt, ale jednak wpierdalałem kurki, świnki, kurczaczki, nie? A teraz tak jakoś, no mówię, kurwa, własnego psa bym nie zjadł. Nie, że niedobre mięso czy coś, bo nawet nie wiem, bo nie próbowałem, ale no zabić własnego psa, żeby go zjeść. A teraz zabić taką świnkę, która jest w ogóle inteligentniejsza od psa, się okazuje. Dobra, nie przekonuję, bo za chwilę mnie zaczniecie zarzucać tutaj tym, że ja przekonuję ludzi do wegetarianizmu. To nie, to musi być... Słuchajcie, właśnie sobie przypominam przez wiele lat moich znajomych, czy nawet niektóre przyjaciółki albo przyjaciół, którzy przeszli na wegetarianizm lata wcześniej, to było z 20 lat temu nawet, to jeszcze to było takie w ogóle nawet nie, że nie modne, ale to nie było modne, ale to w ogóle była tak max alternatywa, że ludzie się z tego śmiali, nie? To wtedy to było coś takiego jak rzucić palenie. Natomiast, ale oni byli tacy, że oni przekonywali do tego. Albo siedzisz przy stole z wegetarianami w restauracji, a oni ci obrzydzają, o, kawał trupa masz na talerzu. Po chuj takie rzeczy. Nie jesz mięsa, to kurwa go nie jedz. To jest tak samo, słuchajcie, właśnie jak z tą całą akcją LGBT homoseksualizm. Ja jestem homoseksualistą, który mówi jedno. Po chuj się obnosić z tymi rękami, kurwa, za ręce łażeniem, załowaniem się w tramwajach przez pary jednopłciowe. Po co, kurwa, komu to? Po co razić się nawzajem takimi rzeczami? To samo, jem se mięso, siedzi kolega czy koleżanka wegetarianka i pierdoli mi, że trupa zjadam. Czyli spotkaliśmy się, żeby wspólnie zjeść posiłek i się sobie pogadać i spędzić miło czas, czy będziesz mi obrzydzała posiłek? Bo, kurwa, się przesiądę do drugiego stolika, zresztą takie reakcje zawsze miałem. Skończ pierdolić, nie? No bo tak jest. A sam przeszedłem i ja nie robię czegoś takiego. Ja w ogóle nawet tam rzadko o tym wspominam, a jak już to właśnie widzę, uznajmy, że widziałam na twoim blogu, mówi mi koleżanka, właśnie ta, o których byłem na tych kluskach widziałam na blogu, że nie jesz mięsa, to ja nie wiem, co ci zrobić do jedzenia. Ja mówię, kluski i sos. No ale ten sos jest na mięsie. Ja mówię, nie szkodzi. Mięsa samego nie potrzebujesz, ale sosu se zjem. Tak jak za dobrych czasów w niedzielę na Śląsku, dlaczego nie? To oni się tak bardziej bali, że mają jakby będę reagował. Chuj, jedzcie to mięso, kurwa, całe 1,5 kilo wołowiny zakupiliście, usmażyliście, zjedzcie, proszę bardzo. Co mnie to? Wołu i tak zginęło. Chciałem powiedzieć, to szkoda wyrzucić, ale no, wiecie, no... No dobra, już nie będę o tym gadał dłużej. Tak sobie, właśnie i w tym filmie, który mieliście teraz wrzucony, ja po tym banie tygodniowym, właściwie ponad tygodniowym banie na YouTubie, gdzie mi konto zablokowali, to ja się tak nie mogę nagadać, że po prostu gadam o wszystkim. Znaczy, mówię tu na kamerę, no bo wszyscy... Jakubowski chce muszę teraz o wszystkim pogadać. Na przykład o tym, że na Wenus znaleziono życie, a potem ktoś stwierdził, że Wenus ukradziono, bo przestała świecić na niebie. Jakaż to Una świeci na niebie. Jakaż to Una... A nie, bo to był żart. To taki dowcip. W ogóle ci jest fajny żart, trzeba o trendowatym. Stoi sobie facet, znaczy jedzie sobie tramwaj, w tramwaju gość. Wchodzi kontroler biletu. A gość był trendowaty. I stał przy... To jest ważne. Bo to mi koleżanka pytała, która powiedziała, to jest ważny moment. Trzeba wyłożyć nacisk na to. Ten trendowaty się stał, trzymając się rurki, przy wejściu, przy tych schodkach, jak w tramwaju są wejścia. I kontroler biletów mówi tak, bileciki do kontroli proszę. A trendowaty mówi, dobrze, już poszukam gdzieś w kieszeni, wkłada rękę do kieszeni, dłoń mu odpada. I spada po tych schodkach na odnóg. Wkłada drugą rękę, odpada mu całe ramię i spada. Gość próbuje nogą ten bilet wyciągnąć z kieszeni, mu noga odpada, w końcu cały korpus, bo zleciał po tych schodach, a ten konduktor tak na niego patrzy z tym bloczkiem do kary i tak, a my tu gadu gadu, a pan nam pomału spierdala. I tu koniec kawału, można się śmiać. Lubię to hasło, koniec kawału, można się śmiać. Ja mam taką bratową, nie za bardzo rozgarniętą, na szczęście nie mam z nią dużo kontaktu, ale ona miała takie właśnie, że... No, ona była ciężko jarząca. Nie? Kiedyś jechała z moją mamą samochodem, długo jechały, bo jechały z Niemiec do Polski. Autem z tyłu na siedzonkach, fotelikach dwójka małych dzieci, moich bratanków i dojeżdżamy, znaczy one dojeżdżają, moja mama to zawsze opowiada, dojeżdżają do Katowic i moja bratowa mówi do mojej mamy, o widzi mama, jak to fajnie, całą drogę dzieci takie ciche i spokojne były. A mama mówi, nie chwal słońca przed zachodem. A moja bratowa chwilę patrzy w okno i mówi, ale przecież nie świeci. Ona to powiedziała poważnie. Koniec kawału, można się śmiać. No takie rzeczy.
Ciekawe, co nam odpierdolą z tym. Jest centrum testowe do tych koronawirusowych, że spraw. Ciekawe, co nam odpierdolą jeszcze. Wy w ogóle słyszeliście, jakie są kretynizmy w Wielkiej Brytanii, nie? Co to jest, niewyraźnie mnie słuchać, ale papierosa palę. Słyszeliście, jakie kretynizmy są. Nie wolno się spotykać w więcej niż 6 osób, chyba że jedziesz w komunikacji miejskiej, albo jesteś na jakimś spotkaniu, albo jesteś w pracy. Ale w domach nie wolno w więcej niż 6 osób. Nie wolno się spotykać nawet z rodziną i bliskimi, ale możesz z tymi osobami razem iść do pubu. Też w nie więcej niż 6 osób, ale siedzieć w jednej sali z dziesiątką stolików po 6 osób, czyli razem 60. To możesz. Takie brednie sobie wymyślili. Oczywiście powstała cała seria spiskowych teorii. Czemu akurat 6? Teraz zostawię Was z tym pytaniem. Czemu akurat 6? Co sprytniejsi już wiedzą, to w komentarzach proszę. Zobaczymy, czy mamy podobny tok myślenia. Ja nie wiem, czy Boris Johnson jest stamtąd, w sensie Boris Johnson. A propos, słuchajcie, bo królowa niby umarła. Nie? Nie ma jej. Ale występuje w telewizji. Ale wszyscy mówią, że to sobowtór albo nagrania sprzed roku. Ale schuj. Jest taka wyspa Barbados na Karaibach, tam w pobliżu. I oni powiedzieli, że oni nie chcą, żeby królowa była dłużej ich głową państwa. Bo królowa w Commonwealthie, czyli w tym jest głową państwa dla wielu krajów, nie? Które są kraje niezależne, ale królowa nadal jest ich głową. Jak na przykład w Australii, o. I tam na Barbadosie powiedzieli, że oni nie chcą już więcej królowej. Królowa już tu jest B, oni chcą kogoś od siebie. Ciekawe rzeczy się dzieją, nie? W ogóle Elka ma w tym roku przejebane. Mówię o królowej. Najpierw podjebali emblematy, te herby rodowe z bramy w Windsorze. Nie, w Buckingham Palace. Potem z Windsoru jej pościągali flagi i wszystko. Potem ją wypierdolili do Balmoral w Szkocji, żeby sobie odpoczęła tak na zawsze. W telewizji się pożegnała, chociaż nie wiadomo, czy to była ona. No przyszła, coś powiedziała, czy to ona, czy nie ona, nie wiadomo. No, przejebane ma. No ale dobra, no coś się kończy, coś się zaczyna, przyjdzie nowy król, no. Będzie i tak. A ja słyszałem wczoraj taką rzecz, że te wszystkie pożary, co są w Stanach Zjednoczonych, to chmura dymna od nich idzie już nad Europę. A w ogóle, a teraz mówię poważnie, bo wiem, że jestem dowcipny dotychczas, ale teraz mówię poważnie, słuchajcie, przedwczoraj w Birminghamie tak jebało gównem, znaczy na początku jebało kurzem ze starego odkurzacza. A potem się to przeistoczyło w smród gówna, ale nie nawozu, na przykład końskiego łajna czy gnojówy na polach, bo to czasem leci w niektórych dzielnicach Birminghama z okolicznych pól, ale nie, autentycznym gównem. Ja myślałem, że ja mam zwidy. Zadzwoniłem do kumpla, który mieszka dwa ulice dalej, on mówi, że on to samo czuje. Zadzwoniłem do koleżanki na drugim końcu miasta, no przecież też i tak jebie, że trzeba było okna pozamykać i klimatyzację włączyć. I w ogóle się rozgorzała wielka afera na społecznych mediach społecznościowych i w prasie od dwóch dni dywagują, co to może być, a wszystkie agencje związane ze środowiskiem i tak dalej nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, skąd ten smród się wziął, a jebało przez równe 10 godzin, albo i więcej. No. A żeby gównem? Ja rozumiem Chanel 5, ale gówno. No, w sumie. Dobra, Jakubowski ses pogadał z Wami o pierdołach i o głupotach. Mam nadzieję, że będziecie mieli przez to udany poranek. Dla tych pań, które robią makijaż słuchając mnie, serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Natomiast, no a w ogóle chciałem ogłosić, bo zauważyłem, że jest coraz więcej, nie dużo, ale coraz więcej osób, które klikają sobie ten przycisk na moim kanale na stronie głównej Wesprzyj i wchodzą w tak zwaną sekcję płatną. To są tam groszowe sprawy. Klikasz i zrobisz ten stałe zlecenie co miesiąc i mi płacisz 4 coś tam z groszem i ja się cieszę, nie? Że dostaję regularną kasę, a Ty się cieszysz, że będziesz miał ekstra nagrania. Na razie tych nagrań ekstra jest tam tylko 3. Więc teraz będzie też tak, że będę nagrywał takie naprawdę fajne kąski i one będą w tamtej sekcji. Jeśli chcesz posłuchać czegoś naprawdę ostrego i zajebistego, no niestety musisz sobie wziąć Wesprzyj. To są grosze. A ja nie, że muszę z czegoś żyć, ale stwierdziłem, a czemu nie? Niech też tak będzie. Nie, ale tak uczciwie mówiąc, coraz więcej tych widzów, którzy mnie tak z dobrego serca chcą wesprzeć, no to właśnie trzeba też trochę więcej dla nich ponagrywać. A przy okazji, w tej sekcji płatnej Ci okazuje, bo mówię, bana dostałem za to, że miałem mowę nienawiści w filmie 4 lata temu o islamizacji. W tej sekcji płatnej tam nie ma takiej kontroli jak w tych publicznych filmach. Czyli tam sobie można gadać niektóre rzeczy. Bo to jest sekcja ograniczona. O to chodziło. Że tutaj dzieci i staruszkowie słuchają, a tam niekoniecznie.
No, dobra. To co, kochani, życzę Wam naprawdę udanego dnia i miłego. Popatrzcie sobie trochę w niebo, bo jest naprawdę ładne. Przynajmniej w Anglii, przynajmniej dzisiaj. I no i tyle. Kocham Was. Pa, pa.